A czy na przykład myślałaś o tym, aby podjąć dalszą naukę albo pójść na studia? Za każdym razem o tym myślę, ale wtedy jak chcę iść do szkoły, to wpada mi jakiś film albo jakiś fajny kontrakt, albo nie wiem, coś fajnego robię, więc ciężko jest odmówić takich propozycji, które cię rozwijają, które są teoretycznie spełnieniem twoich marzeń, bo w szkole musisz się skupić na szkole, ale tak jak to zawsze podkreślam, nie dyskredytuję jakby tego, nie mówię nie do szkoły. No właśnie, bo ty nie kończyłaś szkoły aktorskiej. Czy nie boisz się na przykład tego, że ludzie będą cię oceniać i krytykować, tak jak krytykowali kiedyś Kasię Cichopek w związku z tym, że miała talent, ale właśnie nie miała ich zdaniem warsztatu i tej szkoły? Doświadczenie się nabywa z różnymi projektami, filmami, spektaklami, a ja robiłam już tak naprawdę wszystko. Teraz przede mną tylko został w sumie teatr, taka prawdziwa sztuka w teatrze. Natomiast od dziecka w sumie na deskach teatrów się poruszałam i tańczyłam, śpiewałam i grałam, więc nie jest mi to obca, a uważam, że skoro od 14 roku życia gram w tak wielu produkcjach, non-stop w sumie jestem na planie, no to nie można mnie nie nazwać aktorką, a szkoła jest tylko miłym dodatkiem i fajnie się rozwinąć w niej i gdzieś tam poszlifować swój warsztat, ale nie jest ona konieczna. Mówisz o krytykowaniu Kasi Cichopek, ale czy ktoś krytykuje, nie wiem, na przykład Daniela Olbrychskiego albo jakieś zagraniczne gwiazdy, które nie miały szkoły, a są topowymi aktorami? Więc ja uważam, że to nie jest fajne podejście, to jest nie fair i to jest taka skrajność troszkę.